Serdecznie witam na kanale Matspot. Dzisiaj robimy trzecie zadanie z informatora dla ósmoklasistów zaproponowanego przez CKE. Dane są liczby A równa się 9 pierwiastków z 2 i B równa się 3 pierwiastki z 2. Uzupełnij podane niżej zdania, wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. No i żeby wybrać A albo B, czyli ten wynik albo ten wynik, to musimy najpierw obliczyć iloczyn liczb A i B. Iloczyn, czyli musimy te liczby A i B pomnożyć, czyli A razy B, to będzie się równało. Wstawiamy zamiast A9 pierwiastków z dwóch i mnożymy to razy B, czyli razy 3 pierwiastki z dwóch. Tutaj w ogóle są też niewidoczne mnożenia. W tym miejscu jest niewidoczne mnożenie i w tym miejscu jest niewidoczne mnożenie. Te liczby przy mnożeniu możemy sobie zmienić ich kolejność i ja sobie tutaj napiszę tak, że to jest 9 razy 3, czyli wezmę sobie najpierw te liczby, które nie mają pierwiastka, a potem pomnożę to razy pierwiastek z dwóch i razy pierwiastek z dwóch. Czyli ten pierwiastek i ten pierwiastek napisałem obok siebie. Zmieniłem tą kolejność po to, że będę mnożył tutaj liczbę 9 i liczbę 3. Te dwie liczby razem mogę pomnożyć, bo one nie mają pierwiastka. 9 razy 3 to jest 27. No a pierwiastek z dwóch i pierwiastek z dwóch też mogę ze sobą pomnożyć i z tego wyjdzie mi liczba, która jest pod pierwiastkiem, czyli liczba 2. Dostaję wynik 27 razy 2, a to jest 54, czyli poprawna jest tutaj odpowiedź b i tutaj zaznaczam też b. Pierwsza połowa zadania zrobiona, teraz drugie zdanie to jest iloraz liczb A i B. Czyli tym razem muszę te liczby A i B podzielić ze sobą. Ja to sobie napiszę to dzielenie na kresce ułamkowej, bo tak mi się będzie wygodniej liczyć. A to jest 9 pierwiastków z dwóch. B to są 3 pierwiastki z dwóch. I teraz mogę zrobić coś takiego. Ponieważ tutaj są mnożenia, więc ja mogę skracać. Mogę sobie skrócić ten pierwiastek z dwóch i ten pierwiastek z dwóch. I one mi się po prostu skasują tutaj. Z tego nie zostanie nic. Skrócić też mogę dziewiątkę i trójkę. Albo inaczej mogę podzielić 9 przez 3, tak czy inaczej z tego wychodzi wynik 3. Czyli poprawna odpowiedź to będzie tutaj odpowiedź D, czyli na karcie odpowiedzi trzeba by było zaznaczyć litery B i D. I to już wszystko w tym odcinku. Ja dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki.